to, co zdarzyło się w zeszłym roku, było naprawdę fantastyczne. Nie brałem ze sobą aparatu. Zdecydowałem, że będę całkowicie się poświęcę właśnie wam i będę wskazywał właśnie te najlepsze momenty i najlepsze motywy i będę tłumaczył, jak je ująć, żeby one przemawiały. Nie zabrałem aparatu, a no nie mogę powiedzieć, że żałuję, to była moja świadoma decyzja, ale gdybym zabrał ten aparat i wykonał zdjęcia, miałbym po prostu materiał na wystawę, przynajmniej miałbym serię zdjęć pokazujących właśnie warszawskie, gdańskie, wrocławskie i krakowskie podwórka. Te motywy były naprawdę fantastyczne. To, co tam spotkaliśmy tego dnia, da się po prostu opisać. Na kilku zdjęciach waszych to widać, nie wszyscy przesyłali później. Te zdjęcia, które otrzymałem od was, są naprawdę fantastyczne i po części właśnie oddają to, co tam było. Spotkaliśmy naprawdę wielu fantastycznych ludzi, wielu fantastycznych miejsc, setki motywów, które po prostu mieliśmy okazję próbować jakoś ująć właśnie w takie karby fotografii artystycznej. To wszystko działo się właśnie podczas tych plenerów i jeden z uczestników, Bogdan Jaremczak, który był na plenerze w Krakowie, zrobił serię zdjęć, a później właśnie będąc już w Akademii Foto Oko, zaczął zgłębiać ten temat, powstał z tego cykl i powstała z tego praca dyplomowa. Natomiast Bogdan pierwszy jakby złapał, że tak powiem, ten temat i sfinalizował go, czyli powstał z tego cykl zdjęć i te zdjęcia są naprawdę bardzo, ale to bardzo dobre. Bogdan obronił pracę dyplomową w Akademii Foto Oko. Przygotujemy we wrześniu wystawę, dogrywamy szczegóły w Łodzi, w galerii i kawiarni przy okazji Café 102. Jest to fantastyczne miejsce, ale o tym kiedy indziej wam opowiem. W każdym razie zdjęcia Bogdana oddają właśnie te najlepsze momenty, które tam właśnie spotkaliśmy podczas pleneru. Jeżeli chcesz właśnie podszkolić swój warsztat, uwrażliwić się na pewne motywy, wejść jakby do tej fotografii artystycznej, to zapraszam cię na plener Myśleć Fotograficznie. W tym roku będą dwa miejsca tylko. Będzie to Gdańsk 11 czerwca i Warszawa 5 czerwca. Tym razem nie będzie w całej Polsce, nie będzie we wszystkich tych miastach, które są objęte właśnie trasą Intensive Workshop Tour 2016, tylko po prostu będą w tych dwóch miastach. Także okazja jest tym większa, ponieważ dodatkowo jeszcze zmniejszyłem limit miejsc. Także zapraszam cię serdecznie. To działa. Z tego może się coś urodzić. I właśnie Bogdan jest właśnie tym fantastycznym przykładem. On był wytrwały. On jako jedyny kontynuował właśnie pracę nad tym projektem i w zasadzie zrobił zdjęcia, które nawet sam bym się ich nie powstydził. Zdjął ze mnie ten ciężar. Tak jak na początku mówiłem, po prostu nie zabrałem aparatu i nie zrobiłem tych zdjęć. Nie mam tych zdjęć, ale mam mojego ucznia, można tak powiedzieć, swobodnie, który zrobił te zdjęcia i będę po prostu jego promował we wrześniu. Na pewno o nim jeszcze usłyszycie. Warszawa 5 czerwca i Gdańsk 11 czerwca. Zapraszam cię serdecznie. Szymon Zduńczyk, cześć.